Zmiana ustawienia kierownicy w manie po regulacji zbieżności, aby nie męczyć się z drążkiem wzdłużnym, bo tam też można to zrobić na kontrze. Możemy zdemontować kierownicę w sposób pierwszy, demontować dekiel. Tu na takich zatrzaskach on jest w gumie, dokładnie w tym miejscu, w tym i tutaj. Nic się wielkiego nie dzieje. Nakrętkę popuszczamy. Odkręcamy ją do końca. Tutaj zupełnie jak inaczej jak samochodów osobowych, nie ma taśmy do airbagu, więc nie ma obawy, że coś tego strasznego zrobimy. Andrzej, przytrzymaj proszę cię telefon w ten sposób. Demontaż kierownicy. Ruszamy lekko na boki. Ustawiamy na frezie z powrotem. Jest taki wielowpust, jakbyśmy chcieli zobaczyć dokładnie. On znajduje się tutaj. Nie ma tam jakiegoś jednego większego zęba, frezu, który spowoduje, że coś się wielkiego stanie. Niemniej jednak warto zakręcić to na klej z powrotem. Daj kleju. Bo tak jak widać, tutaj było to na kleju, po to, żeby nakrętka, która nie jest nakrętką samokontrującą, nie odkręciła się. Klej do gwintów, czyli coś takiego, co robi kontrę, tak jakby. No troszeczkę ciemno. I po zakręceniu nakrętki nie pozwoli, aby ta nakrętka z powrotem nam się popuściła w czasie jazdy. I kierowca, żeby nie został bez władzy przypadkiem. Zakręcamy. Jeszcze kluczyk dynamometryczny za chwilę. Tynka. Przytrzymaj kierownicę. I mamy w zasadzie wszystko, jeżeli chodzi o zmianę ustawienia kierownicy. Nieco hardkorowo to wygląda, ale to musi wskoczyć. Tak, aby szczeliny znikły. Dziękujemy za uwagę.